Kurde, co to było, ty? What? Dobra, no to lecimy kolejny tor. Springstone w drugą stronę. Będę chciał tak przechodzić te tory, żeby po prostu je przejść, no nie? Zdobyć to złoto i tyle. I idziemy na następny tor. I tak sobie będę to przechodził. Myślę, że chyba najlepiej jest w ten sposób. O, wyleciałem. Oh shit, tutaj słabo poleciałem. Biegu mi zabrakło. Biegu braknie, biegu. Czwórka. A czwórka muli gościa. Dawaj, dolecisz. Ale słabo, co? Pewnie ci, co grają w Karliksa już od 10 lat, czy nie wiem tam ilu, to im oczy krwawią, jak widzą. Ale no mówię, ja dopiero zacząłem. Dobra, zobaczmy, jak to wyglądało z zewnątrz. A z zewnątrz wygląda to sobie tak, moi drodzy. Czuć, że ten samochód nie może, nie? Czuć, że on kurde nie może tutaj przy tym drifcie. Że jemu jest kurcze kulewsko ciężko. Ale spokojnie, wbijemy ten 11 poziom, wrzucimy mu silnik jakiś konkretny i wtedy będzie lecieć. Wrzucimy mu tą część Ultimate, nie? Co tam będziemy mogli biegi regulować i inne takie cuda niewidy robić. I wtedy się dostosuje. To jest głupie, że nie można sobie dostosować tych biegów na tej części tutaj. Bo ja bym sobie to trochę, wiesz, porobił jeszcze, no nie? Nie grałem nigdy w Far Cry'a Primala, nigdy nie grałem. O, tutaj sobie ładnie zwolniłem, bo już się rozwaliłem tu ze 3 razy przy tym dropie, no nie? Bardzo ładnie. Ultimate trzeba potrafić przerobić, bo ciężko zrobić, okej. Tam chyba więcej tych elementów jest do tuningowania, no nie? Spoko, ja sobie coś tam pooglądam, jakieś poradniki. Pouczę się trochę o tym i sobie porobię jakieś tuningi w Karliksie. A tutaj totalnie z dupy, zobaczcie, dookoła. Co ja tu zrobiłem? To ja nie wiedziałem, że tak może. Ja myślałem, że to będzie sfailowany drift, no nie? Bo wyleciałem poza trasę. A tu zrobiłem jeszcze jakieś drifty. Pana, to ziom. Ta grafika, no nie jest to Forza Horizon, ale wystarcza ta grafika, co? I screenshot zrobiony. Pięknie, tu możemy jeszcze wybrać takie coś. Poczko, nie? Siema, Filipiasz. Siema, ziom. Dobra, wychodzimy stąd. Zrobiliśmy sobie kolejny tor. Wiadomo, żeby wymasterować te wszystkie tory, to trzeba by było trochę na nich polatać. Ja sobie po prostu tak o... ćwiczenie. Pierwsze przejazdy tych torów. Dobra, 90 tysięcy. Już mam 9 milionów. Boże. Czy polecę jakąś kierownicę? T300 RS zrobiło na mnie ostatnio bardzo pozytywne wrażenie. Powiem wam, nie ma naprawdę dużych różnic w stosunku do mojego Fanateka. Naprawdę piękna sprawa tam takie. Ja ją mam nadal, nie? Ja ją chyba będę sprzedawał, no bo po co mi, jak mam Fanateka, ale jest świetna. Zrobiła na mnie mega pozytywne wrażenie. Ja nie wiem, czy jeszcze te promocje obowiązują, ale kierownica jest... była na promocji 1000 zł niecałe. 1999 zł, co prawda bez sprzęgła. Ale kurczę, bazę masz razem z pedałkami jakimiś tam. Możesz kupować i śmigać już, nie? Naprawdę fajny force feedback. Wykonanie przeciętne, tam nie ma co się oszukiwać, ale baza jest solidna. 1080 stopni obrotu, więc o 180 więcej niż w takiej standardowej jakiejś kierownicy. Znowu tu wyleciałem. Muszę tu jakoś inaczej podchodzić do tego zakrętu. Zobaczcie sobie na tym, na YouTubie, test tej kierownicy. Unboxing zrobiłem. T300 RS. Bardzo spoko sprzęcik. Jak za tę kasę.
Także my na multiku tutaj też sobie pogramy, tylko wiesz, ja muszę trochę potrenować. No gdzie ja będę z wami tandemy sklejał, jak ja tutaj ledwo co potrafię się na torze utrzymać w drifcie, no nie? O, straciłem mnożnik. Ja będę musiał jeszcze raz polecieć, ale pojedźmy ją do końca tę trasę, żeby wiedzieć, o co tu chodzi. Gdzie tu teraz? Co jest, kuziła? Ej, którą stronę, bo tutaj takie skrzyżowanie. Zlot w Karliksie też się da zrobić tutaj zlot, no nie? Wow! Pff, co? I arabskie drifty, jak ja to mówię. Gdzie kuźwa teraz? Tu? Dobra. Weźmy zwykłą. Nie było tak źle, no nie? No, Lexus, chodzi mi, że Lexus, tak. Dobrze wygląda ta gierka, mówisz? Nie jest źle, no nie? Szału nie ma, ale nie jest źle. Ja teraz gram chyba na jakichś takich starych torach, ale są też tutaj takie nowsze, wydaje mi się. Tak, to jest Lexus IS300, IS200. Generalnie jest to samo co IS300, tylko że z innym silnikiem. Pa. Tutaj żeśmy ładnie przyhamowali. I ledwo co, ledwo co. Ledwo co. Dobra, zrobiliśmy ładnie, jest okej. Tam parę razy wypadłem poza ten, poza tor i tyle, no nie? No dobrze, to sobie zrobiliśmy. Teraz mamy tutaj reverse. Spoko ten Lexus, już się do niego przyzwyczaiłem, już jest ładnie. No, ten Lexus jest ciekawy, nie? Wszyscy Supra, Supra. A Lexus, kurczę, też ma 2 JZ-a. Strasznie długi ten tor, można się tu wymęczyć. Oj, 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 oj. Chyba cały czas czwórką trzeba. Tylko to na takich nawrotkach mocniejszych jak tu. Trójeczka. I tu znowu nie wiem, kuźwa, gdzie mam jechać. I był ten checkpoint, ale kurczę, w którą stronę? Czy tam na dół, czy tu? No nie, tak. Czyli tam wcześniej trzeba zjechać w prawo, tak? Aha, dobra, widzę, widzę. My musimy tu inny bieg mieć. Dawaj, Lexi. Ledwo co. Prawie się całkowicie wyprostował. Chyba jeden stopień driftu było. Dobra, jest. Fajne jest to, że jak puścisz kierownicę, to samochód sam dąży do tego, żeby się wyprostować. Bardzo przyjemna sprawa. Chyba tak w prawdziwości też powinno być, no nie? Ja nie wiem, bo nie driftowałem jeszcze autem. Takim jakimś profesjonalnym. Trochę tam crossfire'kiem sobie polatałem, ale to tak, wiesz, po śniegu, gdzieś tam, po jakimś piachu. Więc to nie był drift, tylko to było takie, o, żeby zobaczyć, co się stanie, no nie? Mam za szeroki kapeć mam dla tego crossfire'a, poza tym on nie jest do driftu. On ma za krótką dupę, w ogóle jest za krótki. Tak, crossfire jest na drogi. Nim się super pokonuje zakręty. Naprawdę, on jest króciutki. Tak właściwie siedzisz na tylnym kole.
I to jest mega przyjemne, jak przesiądziesz się z jakiegoś takiego normalnego samochodu do czegoś takiego krótkiego. Nagle masz takie wrażenie, że wypadniesz z zakrętu, a on to robi, nie? Fajnie pokonuje. To już stary grat jest, ale przyjemne autko. No i dobra. Ja nie wiem, jak my będziemy tutaj kleić tandemy. Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że będzie hardcore, bo ja się ledwo na tym torze utrzymuję. Dobra, ile żeśmy tu mieli? 53 tysiące. Myślę, że tutaj zdecydowanie za niski pułap ustawili na ten, na złoto. Jak myślicie? Mówi, że za krótki i chciałbym przypomnieć, że jedna drużyna Formula Drift wystawia Jariskę. A Jariska, ale to chyba z napędem na 4 buty, tak? Dobra, zobaczcie, kolejny tor to już 100 tysięcy. Także coraz drożej. Ale przed chwilą na jednym przejeździe wygrałem 500 000, no więc chyba spoko. Damy sobie radę jakoś. Testujemy następny. Nienawidzę tej trasy. O, to ty też grasz, tak? W Karliksa. Tutaj taki długi tor i taki zakręt byle jaki. Co? I wąsko. O, to tutaj już będzie trzeba się postarać. Się nie skasował jakimś cudem. Tutaj jest tak ciasno jak na jakimś Nürburgring, no nie? Nürburgring. Nigdy nie potrafię tego wymówić. Dawaj, 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 dawaj! Kiedy my ten silnik tutaj poprawimy? Boys. To jest strasznie ciasno. To nie jest czasem ten niemiecki tor? Albo coś podobnego? Nie, chyba jeszcze jeden był taki, nie wiem czy nie w Wielkiej Brytanii właśnie. O, o. Tutaj przydałaby się redukcja, brzydko to poszło, nie? Ale ciasno, ty. Ale właśnie na takich torach się najlepiej uczy driftować, co? Super. Ekstra. Ale ciasno, kuźwa. Bracie, co to było? Dawak. Ale ciasno, Jesus. Wszystkie te trasy są prawdziwe, tylko z innymi nazwami. Spoko, ja nie... Chyba gdzieś w jakimś Project Cars 3 grałem na tym torze. Coś mi się tak przypomina, że tu były takie serpentynki właśnie. Tam było chyba blisko od ściany, musimy zobaczyć powtórkę. Już myślałem, że uderzę. Te serpentynki tam były. Trudne technicznie chyba, no nie? Oh! Ile moje stanowisko jest warte? Chodzi o kierownicę. Nie mam pojęcia. Musiałbyś to obliczyć. A czy ta baza nie jest droga? Ona kosztuje z tym boost kitem, który mam. To jest cena... Ile tam? 2000 chyba złotych ta baza. Plus kierownica to chyba jakieś 600 złotych. No i tam pedałki jeszcze do tego. Chyba jakoś tak to wychodzi, musiałbym zobaczyć. Poczekajcie, poczekajcie, zaraz to ogarnę. Więc mam to z boost kitem. Tutaj chyba jest bez boost kitu. To jest, czekaj jak to jest. Aha, dobra, to jest boost kit. To jest 479 euro. Dajmy sobie do koszyka. Do tego mam pedałki. Ja mam takie słabe, te pedały są kozackie, ich nie mam.
Ja mam to i plus do tego jeszcze sprzęgło. A w ogóle mam te pedałki. Wow, co mi się tu zrobiło? W ogóle mam jeszcze te pedałki, ale wydaje mi się, że te są lepsze. Te są takie, odpakowałem je, zobaczyłem i one są trochę słabe. Więc te mi się bardziej podobały i je sobie zostawiłem. Do nich się dokupuje jeszcze dodatkowo sprzęgło. Nie wiem, czy tu można gdzieś to dodać sobie. Zaraz zobaczymy. Nie, chyba nie można. No dobra, to zostawimy tak. I koło kierownicy. To bym, nie to, tylko bym chciał mieć. O, to bym chciał mieć. To jest kozak. I właśnie, ja nie mogę tego zamówić, bo to jest niedostępne, nie? Muszę sobie to koniecznie zamówić, to jest kozak. 379 euro i masz tutaj też wszystko. 35, wiesz, centymetrów średnicy. Piękna sprawa. A ja mam, tu chyba nawet nie ma tego mojego koła. A jest, zobaczcie. Łe, taniuszka, to jest 200 euro niecałe. Myślałem, że koło gdzieś 300. Dobra, dodajmy to. Skrzynia biegów i ręczny, nie? Zaraz sobie to podliczymy. Bo tutaj będziemy mieli wszystko w koszyku. Nie wiem, co nam się tutaj teraz dodało. Wychodzi 800 euro. Aha, tutaj nam się jeszcze quick release, ja nie mam tego. I teraz shifters. Ja mam taki shifter, to jest właściwie jedyny shifter, jaki mają. On nie jest jakiś skomplikowany. Jak kupicie sobie jakiś taki inny shifter, to też będzie dobry, bo ja go rozebrałem, musiałem coś tam sprawdzić w środku, jak to jest zrobione. I to wszystko jest bardzo proste, tam nie ma jakichś rewelacji. A i mam jeszcze ten ręczny. I tu właściwie się kończy ten cały zestaw od Fanateka. To, baza, kierownica, pedałki i tyle. I to nam wyszło 1200 euro. 1200 euro to jest 5500 jakoś za ten zestaw cały. Tak to wychodzi. Ale mówię, ta baza, jeszcze wejdźmy sobie na tę stronkę. Ta baza, ona kosztuje z boost kitem, ile tam było? 400, czekaj, jeszcze muszę zerknąć. Tam gdzieś była ta cena, nie? O, tu chyba będzie. 479 euro. I to jest najtańszy direct drive, słuchajcie. To jest 2187. No do tego musicie kierownicę dokupić i tak dalej, no nie? Ale to jest najtańszy direct drive. Jakbyście chcieli kupić direct drive od Fanateka, który też zresztą jest jeden z takich tańszych, to tutaj ceny, zobaczcie, zaczynają się od 1200 euro za samą bazę. Zobaczcie, jaka jest różnica, tak? Także tutaj nie mamy jakichś tam 20 Nm momentu obrotowego, ale no mamy cenę dużo niższą. Nie wiem, czym się to różni od tego w sumie. Może ta baza jest mocniejsza czy coś. Ile tu newtów mamy? Newtów tu mamy. Także to się nie ma, tu nie ma żadnych pasków, niczego, to się nie grzeje praktycznie wcale. Super sprawa. Ale nie widzę, ile tu newtów jest. Są features, techniczne specyfikacje. Jest. Do 25 Nm. A jeszcze macie na przykład SimCube. I SimCube to już jest, kurde, finansowa studnia. Do czego ten przycisk czerwony w SimCubie? Wiesz co, chyba żeby katapultę odpalić. Jak kierownica wyrwie ci łapy, to żebyś od razu miał... wciskasz ten czerwony przycisk nogą i wiesz, i dzwoni ci na pogotowie od razu. Bo tam to urywa... Tam jest chyba 50 newta jest chyba tutaj. Nie wiem, to kill switch. No mówię, to od razu na straż pożarną dzwoni. Bo robi dziurę w podłodze, jak się całe ten studio przekręci. Jest 32 Nm momentu maksymalnego. To jest, powiem wam, ja mam teraz, ja nie mam 17 w tej kierownicy. Ja mam tylko 8 i gram na 70% w Kalixa. I rwie łapy, nie? 70% mam chyba na to stawione. Jeszcze w Kalixie mam zmniejszony ten force feedback. No multiplayer na razie nie gramy, bo chcę sobie tutaj potrenować. Czekaj, bo ktoś tutaj się zapytał coś ważnego. Hej, mam pytanie, czy Forza Horizon 5, na przykład gracze z wersji Steamowej, będą mogli grać z graczami w wersji Microsoft, bo jestem graczem PC i nie wiem, gdzie kupić. Kup sobie na Microsoftcie najlepiej, bo może kiedyś będziesz chciał grać w Forza Horizon 5 na Xboxie, a jak kupisz sobie na Microsoftcie, to będziesz mógł grać i na PC-cie, i na Xboxie w Forza Horizon 5. Bo masz takie długie, proste i kawał drogi musisz tutaj myknąć. Karlix na telefon to zupełnie inna gra, tak? Okej. Tutaj tych punktów mało musimy zdobyć. 16 tysięcy. Malutko jest, no nie? Ale
niestety na tych długich, prostych trzeba driftować, a one są jak dla mnie nudne. No bo tutaj co? Takie coś się robi. To nuda jest, no nie? A tu są chyba dwie takie długie, proste. Sfailowałem. Na multi jest ciężko. Kiedyś pewnie spróbuję. Au. Tutaj zaraz będą te straszne zakręty. Spróbuję bardzo ostrożnie tam pojechać. Dobra, uwaga. Dojeżdżamy powoli. Już uspokajamy furę. Co to było, ty? What? Zrobiłem to? Ej, musimy zobaczyć powtórkę, oby się gra nie zawiesiła. Ja nie wiem, co tu się stało. What the fuck? Co to było, Co to kuźwa było? Co to było, ty? Ja chyba tam tyłem wszedłem w ten drift. Dawaj ten replay, zobaczymy. O, co tu się stało, kurde? Dawaj od razu tam, bo to będzie nudno. Poka mi to. Co to było, Dobra, tutaj tak. Ty, ło! Nie, no dobra, to było brzydkie, ale... Ja nie wiedziałem, co mi się stało. Myślałem, że na 100% obrócę samochód. Tu mogłem trochę mocniej przyhamować, nie? A, mogłem trochę nożny popracować. Jezu, ty. Da się to jakoś spowolnić? Nie da się spowolnić, szkoda. Co się tu wydarzyło? Fajnie! To był jakiś śmieszny, totalny, nie wiem, totalny przypadek, co ja tu zrobiłem. Ale spoczko, daliśmy radę, bardzo fajnie.